Cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio zbudowaliśmy taką oto ukrytą bazę, jak do niej wchodzimy, no jak widzicie już przez motykę. Tutaj mamy gdzieś guzika, tylko muszę go teraz trafić. O, cyk. No, nie zdążyłem, także wejdę tak. I to jest taka baza startowa, którą tutaj przygotowałem. Wyglądała na następujący sposób, ma dwa łóżeczka, tutaj poukrywane skrzynki, tutaj poukrywane piecyki i inne tego typu rzeczy. Także jeżeli chcecie zbudować coś takiego, zapraszam do poprzedniego odcinka lub do całej playlisty, gdzie znajdziecie wszystkie ukryte bazy tam w prawym górnym rogu, ale spokojnie, do tej bazy będzie odnośnik pewnie na końcu. Dobra, dzisiaj zbudujemy kolejną ukrytą bazę z jeszcze bardziej sprytnym wejściem. Dlaczego? Już wam pokazuję. Już pewnie wiecie, gdzie ta baza jest ukryta po miniaturce, ale mimo wszystko, jeżeli nie widzieliście miniaturki, nie no, widzieliście, dobra, to już wiecie, że ta baza jest ukryta tutaj. No i teraz pomyślcie, kto normalny ukrywa bazę w takim miejscu? No kto? No nikt. Dlatego ta baza jest genialna. Jak się do niej wchodzi? Wystarczy nam jeden redstone torch. Podchodzimy. Wchodzimy. Kurde, no muszę teraz tak wejść, o. Cyk, zamykamy i schodzimy do bazy. Tup, 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 tup. I tutaj, jak widzicie, mamy już wszystko elegancko przygotowane. Skrzynki, dwa łóżka. To jest taka typowa baza startowa, ponieważ do jej wykonania potrzebujecie tylko dwóch redstone proszków, redstone pochodnie, repeater i pitstone klejący. Tych pięć rzeczy potrzebujecie, czyli dwa redstone torcze, pitstone, pochodnia i repeater. To jest wszystko, co potrzebujecie, żeby zrobić to wejście, nie? A reszta to już jest według waszego uznania. Także to jest naprawdę turbo startowa baza. Także co? Ja sobie może wyjdę z tej naszej bazy. O, cyk, bajera. Zamyka się w ten sam sposób, nie? Cyk i mamy zamknięte. Siema, nara. Dobra, teraz wam pokażę, jak to wygląda. I żeby wam udowodnić, to biorę tylko tako. Bym sobie nawet wyłączył game moda, ale chce mi się latać, więc wolę nie. Dobra, i teraz tako. I siema, ja tylko na chwilę mały przerwnik, ponieważ u mnie na Discordzie szukamy moderatorów i jeżeli chcesz zostać moderatorem i tak dalej, to możesz wbić na Discorda i zgłosić się do Batona. Wszystkie wymogi on ci poda, co i jak, także no to w sumie tyle, nie? Pamiętajcie tylko, że moderator to nie tylko przywileje, ale i obowiązki. Także ja już nie przeszkadzam i oglądajcie dalej. Czego potrzebujemy? Ja sobie na początku zacznę od tego, że pokażę wam tutaj na sucho, z tego względu, że nie chcę tam pod ziemią, żebyście mieli ciemno, nie? Dobra, robimy cyk, tak wejście, nie? W sensie, teraz robimy sobie tutaj dziurę, powiedzmy dziura będzie w tym miejscu, bo wiadomo, piston będzie się wysyłał tutaj, nie? To tu będzie nasze zejście. Tu sobie wykopujemy i teraz tak o, tutaj zostawiamy, tu dajemy redstone torch, musicie to robić dokładnie w tej kolejności, bo jeżeli zrobicie inaczej, to sygnał, jak, nie wiem dlaczego, ale sygnał się wtedy jakoś buguje i będą wam się otwierały co chwilę drzwi, więc róbcie to dokładnie, ustawiajcie to wszystko w tej kolejności, co wam pokazuję, nie? Czyli tak o, piston ustawiony, teraz ustawiamy to, następnie ustawiamy to, teraz robimy repeater, repeater stawiamy na równo z pistonem, dlatego też nie chciałem wam pokazywać tego gdzieś tam pod ziemią i ustawiamy to na jeden, teraz ustawiamy sobie cyk bajera. Cyk, tu blokujemy i cyk. I nasz mechanizm tak naprawdę jest już gotowy i możemy go sobie zabudować. Powiedzmy, że jest zabudowany. Cyk, cyk. Najlepiej to jak będziecie... O ty ciulu. No. Najlepiej tak, jak wejdziecie sobie, to nie niszczyć tej pochodni, żeby nam się sygnał nie zbugował, tylko po prostu tą sobie postawić i tak ją zebrać i sobie zejść wtedy, nie? No. Przy otwarciu wystarczy tutaj postawić pochodnie i sobie wyjdziecie na spokojnie i sobie zamkniecie, nie? Także najlepiej wszystko robić wokół tej bloku, a tej pochodni w ogóle nie niszczyć, tak jak ja pokazałem wcześniej, nie? Że ją zniszczyłem bez sensu, bo już słyszeliście, że ona mi się otwarła, nie? No. Już mi się otwarła, bo sygnał. Coś się dzieje wtedy z sygnałem. No. Także polecam wam robić to dokładnie w ten sposób, żeby wam się sygnał nie zbugował tak jak mi tutaj. Jeżeli będziecie robili to w ten sposób i otwierali ją za pomocą tej pochodni, i jak będziecie wchodzić, to zamykacie, otwieracie w ten sposób, poczekajcie, jak postawię, to się zamknie, nie, musicie tu postawić, żeby się zamknęło, no, cyk. To wtedy, jeżeli tak będziecie to zamykać i otwierać, to wszystko będzie dobrze. Tej pochodni tutaj nie ruszamy, żeby nie zepsuć sygnału. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale to jest po prostu błąd Minecrafta, że to się tak dzieje, nie? Także co, bez dłuższego przedłużenia pokażę wam, jak zrobić tą bazę. Tutaj mamy interior, pokażę wam, na ile wykopać i jak to udekorować.
Okej, okay. No więc tu mamy nasz interior, ja sobie do niego wlecę, tu mamy drabinki, które będą schodziły, tu sobie wyobraźcie drabinki i wykopujemy pomieszczenie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, na raz, dwa, trzy wysokości. Jak mamy takie pomieszczenie, to na początku tu, gdzie mamy drabinki, wykopujemy sobie o jeden do wewnątrz. Teraz ustawiamy sobie tutaj elegancko skrzyneczki, no i tu wiadomo, u góry wstawiamy sobie pochodnie. Z tej strony robię tak samo. I wtedy naprzeciwko robię dokładnie w ten sam sposób. Ok, skoro to mam z głowy, to robię sobie tutaj. I tutaj sobie wykopuję raz, dwa, trzy, na trzy i później kolejną na dwa. Elegancko. I teraz robię sobie cyk, cyk, cyk. A tutaj ustawiam sobie beczki. Tu daję sobie jedną półpłytkę, drugą półpłytkę, trzecią półpłytkę i tutaj daję sobie ręczniczek. W taki oto sposób. Odwracam się do tyłu i wykopuję sobie raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy, trzy, na trzy, na dwa. Czyli tak o, trzy, na trzy i na dwa głębokości. Tutaj stawiam sobie elegancko jedno łóżko, drugie łóżko i stoliczek nocny. I takim oto sposobem mamy zrobioną całą naszą bazę. To jest naprawdę turbo prosta, szybka baza. Już szybciej się nie da, szybciej, prościej, łatwiej. Już bardziej startowej bazy się zrobić nie da. Także jeżeli wam się podobało, to oczywiście łapeczka w górę. Jeżeli chcecie więcej, to zapraszam serdecznie. Zapraszam też do innych nowych serii, które się zaczną pojawiać na kanale. Na kanał Pikes Shorts oraz na mojego Discorda, ponieważ szukamy moderatorów. I z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema, na Rapelsia. Cześć.